Kilka tygodni temu księża Palotyni, prowadzący parafię Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej Hucie, przekazali mi jedno ze świadectw, które tam zostało przysłane o minionych nabożeństwach. Pisze Irena następujące słowa. Pragnę złożyć świadectwo. Mocno się zastanawiałam, czy powinnam, ale pomyślałam sobie, że może w ten sposób pomogę komuś, kto ma również problemy zdrowotne. Problem, jaki miałam, nie był bardzo ważki, chociaż dla mnie kobiety niekomfortowy. Zacznę od początku. Od kilku lat miałam na twarz brodawkę, która była 3 razy wypalana dermatologicznie i chirurgicznie w odstępie 3-4 lat, ponieważ ciągle odrastała na nowo. Brzydka, kalafiorowata, brązowa. Po ostatnim zabiegu, około 4 lata temu, kiedy ponownie zaczęła odrastać, odpuściłam sobie. Stwierdziłam, że nie ma sensu, że mam już swoje lata, że pogodzę się z tym. I tak brodawka rosła od nowa. Następnie obok wyrosła kolejna. Połączyły się w jedną. A ja starałam się ukrywać je pod włosami. Rok temu w czasie mszy świętej, przy ulicy Bulwarowej, kiedy ksiądz poświęcał olej, olśniło mnie. Przecież ten poświęcony olej może mnie wyleczyć. Zaczęłam smarować, namaszczać brodawkę 2 razy dziennie, odmawiając przy tym krótką modlitwę chwała Ojcu i Synowi. Przez wiele miesięcy nic. Brodawki nadal rosły, co mnie jakoś nie zniechęcało do ich smarowania. I nagle, po około 10 miesiącach, coś niesamowitego. Brodawka zaczęła wykruszać się, odpadać codziennie po trochu, jak różyczki i kalafiora. Minęły 2 miesiące i w miejscu, które namaszczałam, nie ma brodawki. Został lekki ślad, jakby mała blizna. Namaszczam w dalszym ciągu. Błogosławię, zmaruję to miejsce, chwaląc Pana. Dziękuję Panu za to, co się stało. Niewytłumaczalnie, zwłaszcza dla mnie, bo jestem lekarzem. Chwała Panu, napisała na końcu Irena. I my wołamy chwała Panu i przyjmujemy to jako jeszcze jedno świadectwo, które jest nie tylko wyrazem radości, dziękczynienia, ale także swoistą katechezą. Przypomina nam Bóg tyle razy w ciągu życia, że chce, żebyśmy byli otoczeni błogosławieństwem, a może nawet inaczej, żebyśmy żyli w błogosławieństwie. My, którzy gromadzimy się na mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie, czyli na głos mówimy: Panie Jezu, potrzebuję łaski, czyli Twojej pomocy. Może bardziej śmiało niż inni przyznajemy, że chcemy kroczyć drogą uzdrowienia. I dobrze, bo to jest droga chrześcijanina. Droga chrześcijańska to nie jest droga uciemiężenia, droga zadawanego bólu. Nie. Bóg chce, żebyśmy żyli w błogosławieństwie. Ciągle idzie za nami to słowo mojżeszowe, w którym kiedyś On postawił naród wybrany wobec alternatywy. A tak naprawdę nie On, ale Bóg przez Niego. Władzę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Trzecie wyjście nie jest tam. Albo człowiek żyje w błogosławieństwie, albo żyje w ciemności, która jest przekleństwem. Co to znaczy żyć w błogosławieństwie? Co to znaczy ubiegać się, przyjmować błogosławieństwo? Pierwsza odpowiedź może kogoś zaskoczyć, ale ona jest najbardziej oczywista i najbardziej zasadnicza. Żyć w błogosławieństwie to znaczy żyć w miłości, w jej atmosferze. To jest to, czego Jezus chciał dla swoich uczniów. Daje nam przykazania. To coś więcej niż tylko zachęta, czy jakieś
jedno z wielu wezwań. To jest wezwanie z głębi Bożego serca, abyście się wzajemnie miłowali. A miarą miłości jest On sam. Jest Jego ofiara, Jego krzyż. Tak naprawdę nie ma innej miłości. Wszyscy, którzy ślubowali miłość, tutaj obecni, wiedzą, że nie ślubowali uczuć, często mylonych z miłością, ale wielką troskę drugiego człowieka. Trzeba, może powiedzieć, do końca wielką troskę, aby pomóc temu drugiemu, aby wypełnił wolę Bożą. A ta wielka troska to zawsze ofiara. Tak mawiał jeden z wielkich patronów naszej ojczyzny, święty Maksymilian. Stopień miłości mierzy się stopniem ofiary. To jest rzeczywiście rzeczywistość, prawdziwie rzeczywistość Chrystusowego krzyża. Daje nam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jeżeli gdzieś jest staranie o taką atmosferę życia, to możemy powiedzieć z absolutną pewnością, ta atmosfera dźwiga. Ta atmosfera uzdrawia. To jest rzeczywiście droga chrześcijańskiego uzdrowienia. Ile razy spotykamy w tekstach apostolskich, to dla tych, którzy czasami biorą do ręki Nowy Testament, w listach świętego Pawła i Piotra i świętego Jana, wezwanie, abyśmy żyli właśnie w takiej atmosferze. Abyście błogosławili, a nie zbożyczyli. Abyście nie oszukiwali siebie wzajemnie, bo staraliście z siebie starego człowieka, a przyobrzeliście nowego, stworzonego według prawdziwej świętości, daru Bożego Ducha, Ducha miłości. Jaka jest atmosfera naszych domów? Może warto przypatrzeć się ze zwagą i powiedzieć, ile ze słów, które tam padają, z różnych ust, to słowa nie Boże. Ile takich sytuacji, że ktoś jest przygnieciony złością, wulgarnością drugiego człowieka, nie dochodzi do głosu chrzest, nie dochodzi do głosu przykazania miłości, nie dochodzi do głosu Duch Święty, ale ten zupełnie przeciwny Duch, bo nie łudźmy się, każde słowo nieopanowane, a zwłaszcza każde słowo wulgarne, to przejaw, że zły Bóg ma do człowieka dostęp. Ci z was, którzy kiedykolwiek doświadczyli spotkania z człowiekiem zniewolonym, albo może oglądali jakiś dokument, chociaż nie jest pożądane, aby takie powstawały, funkcjonują, to mogli stwierdzić, przez usta człowieka zniewolonego przez zło sypie się rynsztok, jeden z takich, które spotykamy na ulicy. Ten rynsztok jest morzeczeniem, jest bluźnierstwem, jest złością, która obciąża człowieka. A jeżeli z tym jest powiązana zła wola, niezawodne spotkania z rodziną, już wiele lat temu, gdy na modlitwę stawienniczą przyjechało 5 osób, rodzice i 3 synów, a wszyscy tak dziwnie chorzy, ci synowie, można by powiedzieć, ciągnęli nogi za sobą. I rodzice mówią, proszę księdza, nie wiadomo, skąd to się wzięło. Stwierdza się osłabienie mięśni, takie zwiotczenie. Nazywają po swojemu lekarzu te choroby, ale nikt tego nie może wytłumaczyć. Jaka tego geneza? Jaka tego przyczyna? A w czasie modlitwy o miłosierdzie, o wydanie błogosławieństwa na nich, Pan Jezus przywołał sytuację sprzed lat. Ona nie dotyczyła ani tych synów bezpośrednio, ani ich rodziców, tylko jeszcze poprzedniego pokolenia, kiedy w kłótni sąsiedzkiej ci sąsiedzi złorzeczyli, aby im się nie wiodło, aby doświadczyli przekleństwa. Straszna rzecz słowa ludzkie, ale potężna rzecz słowa ludzkie. Nawet nie wiemy, jak mocno słowo działa, nie dlatego, że Duch nie przeżywa. To mamy dobrze w swoim doświadczeniu. Ktoś rzuca nie patrzy to słowo, a ty je tak mocno przeżyłeś. Nikt nie wierzy aż tak mocno. Ale słowo nasze otwiera drzwi na działanie świata duchowego. Jak to jest słowo miłości, słowo dźwigające, słowo błogosławieństwa. Jest jedno z Bożą miłości. Ten drugi człowiek przez twoje słowo jest oto
otoczony prawdziwie Bożym błogosławieństwem. Ale jeżeli jest złość, wulgarność, otwarte są drzwi złemu, który ma moc uderzyć. W ostatnio wydanym aktualnym z tego miesiąca w czasopiśmie Egzorcysta, ci z was, którzy czytają, a wielu wiem, że czyta, bo wielu czytanych tekstów wywiad z egzorcystą diecezji sandomierskiej, to jest zakonnik oblaw Maryi Niepokalanej, posługujący w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Kapłan, który jako misjonarz spędził wiele lat w Kamerunie i pytany o to, co przeżył, opowiada tam także taką historię. Pewnego dnia do drzwi mojej misji zapukał wysoki mężczyzna. Był smutny i przygnębiony. W trakcie powitania wyznał, że jest muzułmaninem. Powiedział do mnie, czy mógłby ojciec pójść do mojej zagrody? Moja młodsza córka potrzebuje pomocy, jest ciężko chora. Założyłem więc buty i poszedłem razem z nim. Po drodze mężczyzna zaczął opowiadać o tym, co spotkało jego dziecko ponad miesiąc temu. Córka poszła po wodę do studni. Wróciła bezzbana i z nieprzytomnymi oczami. Od tej pory, mówił, zachowuje się przerażająco. Wydaje dziwne głosy, krzyczy, ma napady wściekłości. Byliśmy z nią wielu lekarzy, a nawet czarowników, ale nikt nie pomógł. W ojcu jedyna nadzieja. Niech ojciec przyjdzie do niej z Jezusem. Zapytałem, gdzie teraz jest jego córka. Powiedział, że musieli ją przywiązać do pana w jednej z chat, bo uciekała do buszu i nie można jej było odnaleźć. Co się stało przy studni? Zapytałem. Jedna ze starszych kobiet przepychała się po wodę, a kiedy córka zwróciła jej uwagę, tamta krzyknęła do niej jakieś słowa i po tej sprzeczce zaczęła się tak dziwnie zachowywać. Studnia. To tak jak w Piśmie Świętym, gdzie tyle się wydarzyło przy studni. Bo studnia w tych miejscach pustynnych i półpustynnych to niezwyczajne miejsca, ale to rynek miasta. Tam się ludzie spotykają, tam się gromadzą, tam się krzyżują ludzkie drogi. Co się stało przy studni? Co się stało w przedpokoju twojego domu? Co się stało w czasie dyskusji z mężem? Co się stało w czasie tej pamiętnej chwili, kiedy otworzyliście usta i tyle było złego wypowiedziane? Na szczęście ktoś powie, nie widać tak strasznych owoców. Ale ile w sobie niesiemy, kiedy niosą nasze dzieci? Owoców złości, skutków złego słowa? Ile modlitw stawienniczych nad tymi, którzy wraz z matką, gdy ona nosiła dziecko pod sercem, przeżyli trudne chwile, oskarżenia, złości, pijaństwa, wulgarności. Każda taka chwila, każdy brak miłości zostawia ślad. A czasami ten ślad jest tak bardzo, bardzo mocny. Ty, który pragniesz uzdrowienia. Ty, który przychodzisz i mówisz, bo masz prawo, Jezu, wylej na mnie swoje błogosławieństwo. Dzisiaj usłysz od Jezusa, który mówi nam nowe przykazanie, Ty masz być błogosławieństwem. Przez Twoje usta i Twoje serce, przez Twoją miłość ma być wylewane błogosławieństwo na Twój dom. To jest sens wiodąc Twojego chrztu. To jest prawdziwe życie z Jezusem. Nie wystarczy wychodzić do kościoła. W Tobie ma żyć Jezus, a Ty masz otwierać w Jego imię usta. I to ma wielką moc. I to jest Twoje uzdrowienie. Za chwilę, jak Pan Bóg pozwoli, opowiem o tym, jak pewna kobieta, która kiedyś szukała modlitw dla dziecka, przez błogosławieństwo, które dokonywała, doświadczyła wyjścia z dziwnych opresji. Ale to nie chodzi o jedną osobę, o jeden wypadek. To jest posłanie, które dotyka każdego z nas. Zresztą, przecież nie mówimy czasami, że ktoś jest dla nas błogosławieństwem. A jeżeli tak mówimy, to jest człowiek Boży. To ten, który ma Jezusa w sercu. To ten, który nie wypowie słowa wulgarnego, a przy nim się zahamuje.
Jakże to ważne, żebyśmy byli na to wrażliwi. Bądźmy szczerzy, żyjemy w świecie, który dzisiaj wyniósł wulgarność do poziomu normalności. Muszę dać świadectwo pokorne. Ja prawie w ogóle telewizji nie oglądam. Właśnie tylko po ludzkim przypadkiem. Jak wrócę po dniu pracy i sam spożywam posiłek, kolację w nocy, to szukam jeszcze jakiejś informacji, a czasami natrafię na coś innego. Kabaret, program rozrywkowy. I po co ta wulgarność? Po co? Co to ma dać? To nic nie czyni, poza tym, że człowiek należy do diabła. Bo tak naprawdę to są słowa od niego. Jemu sprawiają radość, a człowiek coraz bardziej z nim związany. Coraz bardziej sobie nie radzi. Dziękuję Panu Bogu za to, że w moim domu rodziny nie było wulgarnego słowa. I pamiętam dobrze taką chwilę, jak był raz człowiek z zewnątrz i wypowiedział słowo wulgarne, jak zareagowała moja matka. Pyta, pełna delikatności, ale natychmiast stała i powiedziała, w moim domu takich słów proszę nie używać. Konkret. W moim domu na to miejsce nie ma. To ma być dom, w którym jest błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Zatem powierzamy Jezusowi to wszystko, cośmy usłyszeli, to wszelkie przekleństwo, które nas dotknęło, chociaż tego nie pamiętamy. Niektóre przykre sytuacje w sobie niesiemy, w swojej świadomości, ale tak wiele przepadło w pokładach podświadomości, niepamięci. Jezus, trzeba dzisiaj zawołać, weź to wszystko, co było wypowiedziane nade mną, co było wypowiedziane do mnie i każde słowo bez miłości i złośliwe. A jeżeli ktoś usłyszał wprost przekleństwo, w sensie złorzeczenia, niech gorąco prosi, zwłaszcza w Komunii Świętej, żeby Jezus stanął między nim, a tamtą sytuacją, człowiekiem i złym duchem przekleństwa. Ale kiedy myślimy o tym, że nasze życie ma być w błogosławieństwie, przecież nie uciekniemy przed refleksją o posłudze błogosławienia, która jest czymś najbardziej zwyczajnym, ma być najbardziej zwyczajnym w życiu Kościoła, czyli w życiu nas, wspólnoty wierzącej. I najpierw oczywiście mam na myśli spotkanych duszpasterzy, kapłanów, którzy mają błogosławić. Jedni wzywa, żeby wyciągnęli rękę, położyli na głowie nie tylko dziecka, nie tylko dziecka, czasami także twoje. Przyjmujemy błogosławieństwo na końcu liturgii, ale spytamy się, moi drodzy, kiedy ostatni raz ktoś z nas poprosił kapłana o błogosławieństwo? Bo cierpię, bo jestem smutny, bo przeżywam pokusę, bo mi trudno poprosić o błogosławieństwo. Zdarza się, ale to mi się zdarzyło w moich całych godzinach przez dziesięciolecia posługi kapłańskiej w konfesjonale jeden raz. Że ktoś powiedział, przyjdziemy po błogosławieństwo. Może i dlatego, że czasami nawet do tego zachęcam. I ci, którzy nie znają, wiedzą, że się nie zdziwię. Nawet jeżeli właśnie się, żeby się zdziwili, upominajcie się o błogosławieństwo. Czyli przyzywanie pomocy Bożej. Kiedy błogosławimy, to nic nie dajemy od siebie. Kiedy błogosławię, ogłaszam i przyzywam pomoc Bożej. Tak naprawdę mówimy Boże błogosławieństwo, chociaż przez posługę kapłana, ale również każdego chrześcijanina. Najpierw kapłana, jeżeli trzeba, to o tym nam przypominajcie, upraszajcie. Parę lat temu ktoś by opowiadał o takiej sytuacji za naszej zachodniej granicy, ale z Kościoła Polskiego, z misji polskiej. Zresztą potem to o tym pisał Marcin Achimowicz w Kościół Niedzielnym. Kiedy pewien człowiek doświadczył traumy, wielkiego zaskoczenia, bo zrobił badania, lekarz wziął w ręce i ogłosił wyrok. Nowotwór złośliwy. Rak. Bez ogródek, bez leczenia, wprost powiedział. Wyszedł od lekarza jak na stracenie. Zaczął żyć w tym momencie jak z bombą zegarową, która ma wybuchnąć za ileś tam miesięcy, bo tyle mu zostało dane. Ale Duch Święty go tchnął i zobaczył wieżyczkę Kościoła. Akurat ksiądz, chociaż to nie był czas posługi duszpasterskich, były. I on z tymi wynikami badań lekko mi proszę księdza, proszę mnie błogosławić. Właśnie lekarz powiedział, że jestem chory na raka. A ksiądz wpadł w
szuka jakiegoś księdza charyzmatyka. Ja nie jestem charyzmatykiem. Nie, to nie mnie to prosi. Ale na szczęście ten twardo postawił sprawę, niech ksiądz mu udzielił błogosławieństwa. Upadł się. W pewnym momencie doszło do tego kapłana, że nie ma prawa odmówić takiej posługi. I po prostu ogłosił, aby wydał na niego błogosławieństwo po trzech godący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I to była chwila, która miała być łaską dla obu. Dla kapłana też, bo się okazało, popadł także rad za nim. A jedynym momentem łaski mogła być ta właśnie chwila. To było to błogosławieństwo. Pan mu dał znak, żeby poważnie traktować tę sytuację, kiedy kapłan wyciąga rękę, czyli znak krzyża, kładzie rękę na ciele w imię Jezusa. To nie jest żart, w imię Jezusa, w imieniu Jezusa, czyli Jezus dotyka. My wiemy, że nasze posługi modlitewne i błogosławieństwa także nie mają mocy sakramentu, który zawsze jest czynnością samego Jezusa. To było bardzo pięknie sformułowane w starożytności chrześcijańskiej, gdzie chrześcijanie rozważali prawdę o chrzcie, czy jeżeli ktoś przyjął chrzest heretycki w wspólnocie, czy naprawdę jest ochrzczony. I wtedy ze świętych pasterzy powiedział: Piotr chrzci, Jezus chrzci. Judasz chrzci, też Jezus chrzci. Za posługą sakramentalną kapłana zawsze stoi Jezus osobiście, choćby kapłan zupełnie nam się nie podobał, nawet Jezusowi się nie podobał. Jezus czyni to, co jest w sakramencie ustanowione. Ale nasz posługa w modlitewie, w błogosławieństwie, chociaż nie ma takiej pewności, Jezus przez miłosierdzie naprawdę chce dotykać. Naprawdę chce wylewać swoją łaskę. Ale nie tylko ja przez sakrament kapłaństwa. Kochani, przez sakrament chrztu każdy z was, siedzących i stojących, jest wezwany, aby błogosławił, czyli powtórzę, przyzywał i ogłaszał błogosławieństwo. Ustanowił Cię Bóg w Twojej drodze Ojcem i Matką, to masz błogosławić. Spotykasz człowieka, który mówi, że kochasz go, a potrzebuje łaski, masz go błogosławić. Parę lat temu miałem taką sytuację, którą często opowiadam, o której często daję świadectwo. W diecezji krakowskiej z miasta na teren diecezji dzwoni matka dziecka, jak się potem okazało, osoba myśląca, ucząca w szkole i panicznym głosem mówi: proszę księdza, muszę przyjechać z dzieckiem na modlitwę. Co się dzieje? No było wszystko spokojnie przez paręnaście miesięcy, jeszcze małe dziecko i nagle zaczęło być jakieś koszmary, nie może spać, po nocy się budzi, szarpie, krzyczy. No pierwsze pytanie, czy dziecko ochrzczone, bo to jest pierwsza droga łaski i pierwsze wylanie obfitości miłosierdzia, ochrzczone. Mówię, nie przyjeżdżaj. Czy błogosławisz to dziecko? Jak to błogosławisz? Czy stawiasz znak krzyża, choćby na dobranoc, znaczone dziecka? Milczenie w słuchawce. To jest odpowiedź. Błogosław. Najlepiej oboje z mężem. I nie Boże Cię błogosławię. Ogłaszam błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko tyle. I telefon po kilku dniach wszystko ustało. Nie trzeba przyjeżdżać. Błogosławieństwo. Ono ma moc. Ja zawsze dopiekuję ojców rodziny. Także dlatego, że nie mamy w naszej mentalności religijnej mocno ustawionej posługi modlitewnej mężczyzn. Co więcej, Kościół, który stanowił się za zwan czasami Kościołem babsko-katolickim. I nie jest to takie bezzasadne. Coś w tym jest. Kiedyś była taka piosenka, pamiętam, na teorii, gdzie ten chłop? No ale przecież tutaj jest czas na takie piosenki. Tym niemniej problem w Kościele jest. Gdzie ta rola ojca rodziny? W żydowskiej rodzinie to była troszeczkę inna tradycja i było to piękne, że kobieta wiedziała, że jest otoczona troską duchową mężczyzny. On przyzywa błogosławieństwa. Modli się nad rodziną, modli się za rodzinę, czyli przyzywa błogosławieństwa wiekuistego Pana każdego dnia. Chwila ślubu córki to była chwila, kiedy ojciec przekazywał pod opiekę, którą na razie sam sprawował, pod opiekę męża.
Teraz Ty będziesz przyzywał błogosławieństwa na mnie. Taka jest Twoja rola. Dlatego ja często mówię, jak jesteś głową rodziny, wychodzisz z domu na dzień pracy, uczyń znak krzyża. Uczyń znak krzyża. Ty, który masz być kapłanem domowym, ogłoś łaskę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. My na tej ziemi nie dowiemy się, co to dało, ale w wieczności zobaczysz, jakie trudności Bóg mógł odsunąć, jaki wypadek zasłonić, jakie pokusy przyszły na Twoje dziecko, jaki zły duch nie miał władzy go dotknąć, bo wezwałeś błogosławieństwa. W Trójcy Przenajświętszej nad żoną, nad dziećmi. A jeżeli do tego jeszcze, tak jak dzisiaj w świadectwie Ireny słyszeliśmy, w pewnych chwilach, zwłaszcza trudnych, używamy poświęconego oleju, a czasami wody święconej, soli, czyli tak zwanych sakramentaliów, znaków, które mają podobieństwo do sakramentów. Ale sakramentów stanowił Pan Jezus. I już więcej ich nie może być, ani mniej, ani więcej. Nad tym Kościół nie ma władzy. To pamiętajmy, że sprawy ustanowione przez Jezusa są niewzruszalne, są niezmienne. Kościół może tylko modyfikować to, co sam wprowadził i sam modyfikował. Dlatego właśnie takie sprawy jak ilość sakramentów albo jedność, trwałość małżeństwa ze śmierci, to nie są ustanowienia nasze. Ojciec Święty tutaj ma ograniczone pole. Myśli jak pomoc tym, którzy są w trudnościach, ale nie może czynić czegoś wbrew planom i regułom Jezusowym. Są sakramenty, na podobieństwo sakramentów w historii Kościoła zostały ustawione pewne znaki, których używamy w modlitwie. Woda święcona, powiedziałem, wielu z nas używa wody święconej, sól, nazwamy ją poświęconą, ale jeżeli używamy formuły poświęcenia, w której jest prośba o wolność Twojego Ducha, nazywamy tę sól egzorcyzmowaną i podobnie olej. Warto używać. Nie jako zabiegu magicznego, tylko jako Twojej modlitwy. Bo Jezus w Tobie żyje. Byłeś w niedzielę do Komunii Świętej. I we wtorek, ponieważ nie możesz spać, bierzesz na przykład jakąś modlitwę do ręki, ja zawsze na nabożeństwa, gdzie poświęca wody, sól, olej, rozdaje pewne przykładowe modlitwy i idziesz do swojego łóżka i błogosławisz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest norma chrześcijańskiego życia, Twojego i mojego. Kiedy nie mogę spać, również poświęca miejsce, gdzie śpię. I okazuje się, że jestem już spokojny następnej nocy. Być może są tu między nami ogrodnicy, dwoje ogrodników w sąsiedniej diecezji sąsiedniego województwa, którzy kilka lat temu złożyli piękne świadectwo, jak modlitwa chrześcijanie na poświęcenie, w tym wypadku nie mieszkania, ale upraw, przyniosło przeciwne i znamienne owoce. Mówił Kazimierz i Maria, bo takie są ich imiona, w namiotach, których nam starczyło soli i wody, które ksiądz na modlitwę poświęcił. Odmawialiśmy modlitwę, potem sprawiały wodę święconą, żona posypywała szczypką soli. W tych namiotach nasze uprawy w tym roku nie miały szkodnika. Dokąd doszliśmy z wodą i solą? To jest znak Boży. Pamiętajmy, że poświęcenie, czyli przyzywanie łaski nad sprawami materialnymi, ma swój wpływ na nie. Weź, jak nie wierzysz, parę litrów wody i wlej do miski w swoim mieszkaniu. Ta woda zwyczajna po kilku tygodniach zgnije. Zacznie świecić. A idź do szczelnicy i poduchaj za przeproszeniem. Woda szczelna nie gnije. Nie gnije. Ona jest całkowicie okrągła i ona się nie psuje. Podobnie z wodą poświęconą na nabożeństwie, egzorcyzmowaną, to się nie psuje. Bóg nam daje konkretne znaki, jak wpływa na świat materialny przez modlitwę w imię Trójcy Przenajświętszej. Dużo słów powiedziałem. Proszę nie mieć żalu. To dlatego, że nasze życie jest bardzo bogate. Ogarnia wiele rzeczywistości. Ale którakolwiek z tych spraw nie dotyczy Ciebie najbardziej. Czujmy się dzisiaj, kochani, wszyscy wezwani do tego,
aby wkroczyć z nowym staraniem w życie w błogosławieństwie, w życie uświęcone, w życie, w którym idę z Jezusem w sercu. Nie mogę bez Komunii Świętej żyć całymi miesiącami i mówić, że będę uzdrowiony. Coś nie tak. To nie jest droga uzdrowienia. Droga uzdrowienia jest drogą błogosławieństwa. Jeżeli tutaj ktoś przychodzi i mówi, Panie, pomóż mi, pamiętajmy, łaska przychodzi przez Twoje serce, przez Twoją wiarę, przez Twoje staranie. Bóg oczywiście działa bardzo różnie pośród nas, ale uznajmy zapewne, że należę do Boga i z Nim jestem i w tej drodze doświadczam obfitości i mocy Jego błogosławieństwa. Jezu, wypełnij swoją miłością nasze serca. Uczyń każdego z nas narzędziem błogosławieństwa dla innych. Uczyń nasze usta i nasze spojrzenia przedłużeniem Twoich usta i Twoich spojrzeń, aby inni doświadczali miłości i mocy uzdrowienia. I daj nam doświadczyć dzisiaj i w całej naszej drodze, że jesteś z nami. Amen. Wierzę w Jego Boga, Ojca Wszechmogącego.